Siemanko widzowie, przygotowałem dla was ciekawą historię o prześladowcy, który mnie nawiedzał w Brookhaven RP. I ta historia jest nieustawiana, to się wydarzyło na serio. Dla tych, co nie wiedzą o co chodzi, to przez ostatnie tygodnie na Robloxie prześladował mnie dziwny gracz o niku Obserwator Potoka 01. Pisał on jakieś wiadomości, groził mi i robił bardzo wiele dziwnych rzeczy. Skończyło się to tak, że zgłosiłem go na policję i sprawa zakończyła się pozytywnie. Jak możecie zauważyć, Obserwator usunął wszystkie swoje filmy z jego kanału na YouTubie i przestał mi dokuczać, a to właśnie dzięki temu, że zgłosiłem to na policję. Nie powiem wam, jak to się dokładnie skończyło, bo po prostu nie mogę wszystkiego mówić, ale tak jak widzicie, wszystko jest w porządku, no i sprawa zakończyła się pozytywnie, dlatego bardzo ważna informacja do was, jeżeli kiedykolwiek zdarzy wam się, że ktoś wam będzie groził w internecie, albo nawet w prawdziwym życiu, to po prostu zróbcie tak jak ja i zgłoście to rodzicom lub opiekunom i niech oni to zgłoszą na policję, ponieważ z takimi rzeczami no nie ma żartu, tak jak widzieliście po tej sytuacji z Obserwatorem. Jeśli to zgłosicie, to policja wam na pewno pomoże i zaoszczędzi wam bardzo dużo nerwów, ja żałuję, że tego nie zgłosiłem od razu. Po tej bardzo ważnej wiadomości, którą miałem dla was, to zapraszam do oglądania odcinka, który jest zbiorem wszystkich odcinków o właśnie Obserwatorze, abyście po prostu obejrzeli sobie tą sytuację i zrobili tak jak ja, więc miłego oglądania. Widzowie, uważajcie, bo może wam grozić niebezpieczeństwo na Robloxie. Słuchajcie, ostatnio, zawsze kiedy jestem w grze, dołącza do mnie pewien gracz o bardzo dziwnym niku, czyli Obserwator01 i pisze bardzo dziwne rzeczy na czacie. I słuchajcie, zaczęło się już to 2 tygodnie temu i trwa to do teraz i robi się naprawdę coraz dziwniej. Za chwilę wam pokażę profil tego gracza i jego bardzo dziwną grę, ale najpierw zobaczcie nagrania, które udało mi się zrobić, kiedy ten koleś do mnie dołączał. Pierwszy raz przytrafiło mi się to 20 kwietnia, czyli słuchajcie, 10 dni temu od momentu, kiedy nagrywam ten film. I zobaczcie, słuchajcie, to był moment, kiedy ja nagrywałem sobie ostatnie scenki do trailera do serii Wojna, czyli najnowszej serii na mój główny kanał Ercio. No i słuchajcie, spawnowałem tu jakieś czołgi i nie wiem, czy już to zauważyliście, ale patrzcie, tutaj biegał jakiś gość w tle. Ja tego, słuchajcie, wtedy jeszcze nie widziałem, dopiero zauważyłem go, zaraz zobaczycie, on wchodzi do sklepu tutaj, zaraz słuchajcie, to zobaczycie, patrzcie, ja go zauważyłem w tym momencie, on sobie stoi tutaj w sklepie. Ja zauważyłem, że on tutaj jest, słuchajcie. I patrzcie, tak się zastanawiałem, czy podchodzić do niego, czy nie. Bo się zastanawiałem, o co w ogóle chodzi, słuchajcie. Dlaczego ta osoba dołączyła do mnie na serwer. I napisałem coś do niego na czacie. Co ja tutaj napisałem, słuchajcie, co jest. Napisałem tylko, co jest. On mi, słuchajcie, potem napisał jakiś witaj, czy coś w tym stylu. Ale nie wiem, co tu się w ogóle stało. Wyłączyłem chyba nagrywanie. I potem wyszedłem z serwera, dlatego, że nie miałem czasu, słuchajcie, robiłem to bardzo na szybko, ponieważ to były ostatnie scenki do trailera, które nagrywałem praktycznie kilka godzin przed jego, słuchajcie, premierą. I tutaj, słuchajcie, była druga taka sytuacja, kiedy patrzcie, to był moment, kiedy testowałem, słuchajcie, nowy update w Brookhaven, czyli ten ostatni update z kryjówką dla superbohaterów. I on tutaj, słuchajcie, napisał ten Obserwator Podłoga 01. Cześć. Ja odpisałem, słuchajcie, hej, ja już wiedziałem. O właśnie, i zobaczcie, tutaj jest ten jego profil, zaraz wam pokażę go dokładniej. Tak wygląda jego strój. I słuchajcie, ja już wiedziałem, że to jest ten sam gość, który był wcześniej, bo miał takiego samego skina i ten sam nick, słuchajcie. I tutaj on napisał, tęskniłeś, ja się go zapytałem za tobą. I słuchajcie, on mi potem odpisał, jest. Ja mu napisałem, nie bardzo, że nie tęskniłem za nim. I on napisał, ja bardzo, że on bardzo za mną tęsknił. Więc słuchajcie, już wtedy miałem potwierdzenie na 100%, że to był właśnie ten gość. Zapytałem się go tylko, kim on jest, bo ja nie wiem, kim jest, słuchajcie, do tej pory nie wiem, kim jest ten Obserwator, ale nagrywam ten film, żeby was ostrzec przede wszystkim. On, słuchajcie, napisał, nie twój interes. Ja mu napisałem na czacie, to po co wchodzisz na serwer? Tak mu chyba napisałem, po co wchodzisz na serwer? Prześladujesz mnie, kolejny raz. I słuchajcie, napisał on, bo się za tobą stęskniłem. I w tym momencie chyba mnie wywaliło w ogóle z serwera. Nie, dobra, napisałem mu tylko, czegoś chcesz, bo nie wiedziałem w ogóle, po co on dołącza tutaj do mnie. I napisał tylko, ja się go zapytałem, czego chcesz. On napisał, obserwuję cię. I ja chyba zadałem tylko pytajniki, słuchajcie. I wywaliło mnie z serwera, o właśnie. Tutaj pisze, że mnie wywaliło. I napisałem znowu, czego chcesz? Bo nie wiedziałem do tej pory, o co chodzi. On napisał znowu, obserwuję cię. Po raz kolejny napisał to samo, słuchajcie. Wtedy zacząłem się bardzo niepokoić, bo się zastanawiałem, gdzie on może być w ogóle. I chyba napisałem, o, on napisał, chcecie widzieć, a ja napisałem, daj do siebie jakiś kontakt, właśnie, porozmawiajmy. Dlatego, że chciałem, słuchajcie, jakiś większy kontakt mieć do niego, jakiś lepszy. On napisał, słuchajcie, po co? Nie mamy o czym. Ja, słuchajcie, chciałem jakiś lepszy kontakt do niego, żeby po prostu, móc coś więcej z niego wyciągnąć, kim on jest i tak dalej. Zapytałem się go, gdzie on jest, bo szukałem go po całej mapie, no może nie po całej, ale szukałem go dosyć długo. I słuchajcie, zapytałem się go, gdzie jest, on napisał, w opuszczonym metrze. No i słuchajcie, ja od razu freehandem poleciałem do każdego metra. Podaj do siebie jakiś kontakt, znowu napisałem, znowu chciałem cokolwiek, słuchajcie, od niego jakiś kontakt. On napisał, chyba wtedy, słuchajcie, zapytał się, jaki kontakt, a ja napisałem, nie wiem, cokolwiek. I słuchajcie, co on odpisał dalej, to było mega przerażające. Kiedy on to odpisał, naprawdę miałem ciarki, słuchajcie, przysięgam wam. I on napisał wtedy, jaki kontakt? I on napisał, kontakt wzrokowy, obserwuję cię. Więc słuchajcie, poszedłem wtedy do metra, żeby zobaczyć, gdzie on jest, ale potem się wróciłem, bo napisał, że mnie obserwuje, więc stwierdziłem, że skoro mnie gdzieś widzi, to musi być, słuchajcie,
gdzieś w okolicach. Włączyłem sobie Freecama, stwierdziłem, że go będę oglądał, ale potem się rozmyśliłem, bo byłem naprawdę bardzo stresowany. Jak widzicie, robiłem naprawdę głupie rzeczy. Napisałem tylko potem pytajniki i słuchajcie, napisałem mu dodaj, doznaj, bo jeżeli nie chciał podać kontaktu mi żadnego do siebie, żadnego Discorda, no to słuchajcie, tylko mu napisałem, żeby dodał do znajomych, dałem mu zaproszenie i napisałem, wrócimy do tej rozmowy, bo musiałem kończyć. Okej, tylko się pośpiesz i dodał mnie do znajomych, tak jak tutaj widzicie. Na tym się to skończyło, ja potem wyszedłem, słuchajcie, i w ten sposób zakończyło się, słuchajcie, to nagranie. Jak widać, jest to naprawdę bardzo przerażające. Ja jeszcze zobaczę, dobra, nikogo nie ma na serwerze. Teraz, słuchajcie, przysięgam wam, że mam taki odruch, zawsze kiedy jestem na serwerze przez jakieś minimum 10 minut, albo no ogólnie, jak jestem na serwerze dłuższą chwilę, to zawsze klikam, słuchajcie, tutaj i patrzę, czy czasem nikogo nie ma ze mną na serwerze. Zaczynam się naprawdę stresować i mówię wam na poważnie. Zaczynam się bać, czy nikt mnie, słuchajcie, nie obserwuje, czy nikogo nie ma na serwerze, bo do tej pory nie miałem go w znajomych, więc nie dostawałem żadnego powiadomienia, że ktoś, słuchajcie, wszedł na serwer. Najdziwniejsze w tej całej sytuacji, że ja, słuchajcie, gram zawsze na Brookhaven na prywatnym serwerze. Na, słuchajcie, prywatne serwery nie może do mnie dołączać nikt, a on jakimś cudem do mnie dołączył. I słuchajcie, pokażę wam coś. Jest wyłączone to, że nawet moim znajomi nie mogą dołączyć do mojego prywatnego serwera i mogą dołączyć tylko ci, którzy mają linka, słuchajcie. I tutaj są tylko osoby, które mogą dołączyć, nawet jeżeli nie mają linka. I są tutaj ogólnie wszyscy, słuchajcie, wszystkie osoby, no prawie wszystkie osoby z mojej ekipy nagrywkowej i słuchajcie, jakieś tam moje multikonta. Nie ma, słuchajcie, nikogo więcej, więc to jest bardzo dziwne, ponieważ ta osoba nawet nie powinna mieć dostępu do mojego prywatnego serwera, więc to jest jeszcze dziwniejsze, jak ona do mnie dołączyła. Ja wam pokażę, słuchajcie, ten profil. O, obserwator podłoga 01, słuchajcie. A dobra, bo źle wpisałem. Obserwator podłoga 01. Jesteśmy teraz znajomymi. On był w ogóle 11 minut temu aktywny, patrzcie. I słuchajcie, jedyny jego znajomy to jest właśnie ja. Nie ma nikogo innego. I słuchajcie, ma on jednego itemka tylko w swoim ekwipunku. I słuchajcie, ma on tutaj taką właśnie grę jak Obserwator podłoga 01 Plays. Taka gra tworzy się zawsze, kiedy tworzycie konto. Nawet jeżeli wy stworzyliście konto na Robloxie, to macie taką grę z taką nazwą. I ona zawsze wygląda tak samo. Ale ona jest, słuchajcie, zmieniona. Ona wygląda troszeczkę inaczej, dużo bardziej przerażająca. Za chwilę wam ją pokażę, ale to też chciałbym wam pokazać, że ten obserwator obserwuje, słuchajcie, jedną osobę i ja jestem tą osobą. Zobaczcie, obserwuje tylko mnie. W ogóle ma bardzo dziwny nick, obserwator podłoga 01 i cały czas pisze na czacie, że on mnie, słuchajcie, obserwuje. Tak więc, no, jest to bardzo dziwne. Dołączmy sobie do tej, słuchajcie, jego gry. Tak to wygląda, słuchajcie. Tak wygląda ta gierka. Dla porównania wam pokażę, jak wygląda, słuchajcie, normalna gierka. I kiedy wy sobie tworzycie konto na Robloxie, to taka gierka zawsze wam powstaje. Pokażę wam, jak ona wtedy wygląda. Tak wygląda normalna, słuchajcie, gra. I kiedy wy sobie tworzycie profil, to ona jest taka sama. Wygląda to dosłownie tak samo. Jest to, słuchajcie, taka mapka startowa. No i słuchajcie, tu się automatycznie tworzy. Jest to zwykłe, słuchajcie, niebo. Tutaj jakieś domki, jakieś budowle. Nie jest to nic, słuchajcie, strasznego, nic nadzwyczajnego. No i słuchajcie, no wygląda to bardzo podobnie jak właśnie tamta gierka, co nie? Ale już co możecie zauważyć, że tam było, słuchajcie, czerwone niebo, ale to jest najmniej straszne z tego wszystkiego, słuchajcie. Jest dużo straszniejszych rzeczy w tamtej gierce, związanych ze mną w ogóle i z moją śmiercią, więc to jest bardzo dziwne, więc pokażę wam to, słuchajcie, i wejdźmy sobie teraz do tamtej gierki, tego obserwatora podłoga 01. Patrzcie, jak to wygląda, słuchajcie. Jest to tak jakieś czerwono szaro-białe niebo, trochę też czarne, i słuchajcie, no to jest pierwsza rzecz, która się zmienia. Kolejną rzeczą to, słuchajcie, na mapie jakieś takie rzeczy porozstawione, na przykład patrzcie na tą czerwoną znaczy postać, zobaczcie, widzicie to? To wygląda bardzo przerażająco i to jest w kilku miejscach na mapie. Ja szkoda, do tego nie podchodziłem, podejrzewam, że kiedy podejdziemy, to nas zabije po prostu. Ale nie zabija nas to. Tutaj też jest jakaś dziura w ogóle, możemy tutaj wejść. Ale to już jest, słuchajcie, dodane po prostu zwykłe, tak jak jest na każdej mapce tego właśnie typu. Zobaczcie, tutaj jest ten obserwator, tu jest jego skin właśnie, on trzyma pistolet w ręce. Tutaj jest moje zdjęcie i tutaj jest, słuchajcie, strzał. Moje zdjęcie spadło tak jakby, więc to może oznaczać, że to zdjęcie jakby spadło od strzału, co nie? Że on strzelił we mnie i to, słuchajcie, spadło to zdjęcie. Że ten obserwator właśnie strzela do mnie, tak jakby chciał mnie właśnie ukatrupić. Ponieważ, słuchajcie, no całkiem jest to możliwe, że tak właśnie chce on to zrobić. Tutaj jest, słuchajcie, kolejna rzecz, odkryłem to dosłownie przez przypadek, ponieważ szedłem sobie tak, najechałem tutaj myszką i widzę, że tutaj da się coś nacisnąć. Tego normalnie nie ma i kiedy to, słuchajcie, naciśniemy, pojawiamy się nagle w takim pomieszczeniu i zobaczcie, co jest w tym pomieszczeniu. Jest jakiś latający gość, taki, można powiedzieć, duch z łańcuchami w ogóle, jakiś taki zablokowany, i jest mój nick, RCO2008 podpisane. I jest to, słuchajcie, czarne pomieszczenie, nie wiadomo, gdzie to w ogóle jest. Z tego pokoju w ogóle nie ma miejsca. Dobra, jest wyjście jednak, patrzcie, jak naciśniemy, to jest wyjście. No i słuchajcie, tutaj jest kolejny właśnie taki
straszny pokój, tak więc to było naprawdę bardzo dziwne. Kolejną rzeczą, to wam też pokażę, którą odkryłem w jeziorku, bo ja sprawdzałem całą tą grę, przyznam się wam szczerze, słuchajcie, no to nie całą, ale większość, słuchajcie, sprawdzałem, na przykład tamtych budynków z tyłu nie sprawdzałem, to słuchajcie, tutaj w wodzie, zobaczcie co jest w wodzie, leżę ja, słuchajcie, z kręściami w ogóle roztrzaskanymi, można powiedzieć, no, zabrakło mi słowa, słuchajcie, mam tutaj oderwaną rękę i nogę, no jest to, słuchajcie, mój skin właśnie, tak więc no cały czas tutaj jest coś, co cały czas jest taki właśnie motyw tego, że ja mam, słuchajcie, zginąć. Nawet czy ten obserwator chce, słuchajcie, mnie ukatrupić, on za każdym razem, jak ja wchodzę do Brookhaven, to, słuchajcie, zawsze do mnie wchodzi. Czasami też wchodzi do innych gierek, ale szczególnie wchodzi do Brookhaven i nie mam pojęcia, jak on to robi, bo nie ma dostępu do prywatnego serwera. O, patrzcie! Tego nie widziałem! Za drzewem jest ten obserwator, tak się chowa, widzicie to? Dobra, to jest naprawdę przerażające, słuchajcie. Przejdźmy sobie teraz tutaj i w tym domku, dobra, w tym domku ostrzegałem, jest coś bardzo strasznego, dlatego uwaga, wejdźmy sobie i w tym domku byłem, słuchajcie. Dobra, postaram się tutaj wejść. Ej, czy nie da się wejść? Może on to jakoś zaktualizował i się nie da teraz tutaj wejść. Ale widzicie, co się tam dzieje? On, słuchajcie, trzyma taki... No dobra, pokażę wam to przez okno może. On tutaj, słuchajcie, trzyma nóż, a ja... Zobaczcie, jaką mam twarz. Widzicie tą twarz taką? Czekajcie. O, dobra, może mi się uda wam pokazać tak w środku. O, patrzcie, widzicie moją twarz tutaj w rogu? No jest to przerażające i on trzyma nóż i tam tryska właśnie ten, no, ketchup, można powiedzieć. Ej, tam też jest u góry jakiś napis. Widzicie ten napis? Poczekajcie, musimy tam podejść. I tam jest chyba znowu ten obserwator. Dobra, nie widziałem tego wcześniej, słuchajcie. Tam jest napisane obserwuję cię. I tam jest, słuchajcie, skin tego właśnie obserwatora. Tak więc no, to jest właśnie on. Dobra, to jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne, słuchajcie. Możliwe, że gdzieś ten obserwator będzie jeszcze ukryty. Patrzcie, powiedziałem, że będzie gdzieś ukryty i jest, i odkryłem go w kominie. Widzicie to? Jest ukryty w kominie, słuchajcie. Tak więc to jest w ogóle mega popaprane. Dobra, słuchajcie, i teraz oh my god. Co to jest? Zobaczcie, to jestem ja, tylko że leżący na ziemi i w połowie jestem kościotrupem. Ej, ten gość chyba naprawdę bardzo źle mi życzy i on nie chciałby, żebym ja, słuchajcie, jeszcze był na tym świecie, tak mi się wydaje. Dobra, a tutaj jest, słuchajcie, jakiś uśmieszek. Szczerze mówiąc, ta gra zaniepokoiła mnie jeszcze bardziej, bo jakby samo to, że ta osoba już do mnie dołącza, pisze takie bardzo dziwne rzeczy, że mnie obserwuje i tak dalej, to już, słuchajcie, jest bardzo dziwne, ale to, że ta osoba, słuchajcie, teraz tworzę taką gierkę, gdzie cały czas jestem ja jakiś ukatrupiony. Tam jest chyba kolejny, albo nie? Nie, to chyba... A nie, jest, słuchajcie, patrzcie. Tam jest ten obserwator i on sobie tutaj stoi. I słuchajcie, to, że ta osoba tworzy taką gierkę, to już jest bardzo niepokojące i... No naprawdę, słuchajcie, jestem zaniepokojony. Tak więc uważajcie na tego gracza, na obserwatora podłoga 01, bo jest to naprawdę mega straszne. Dobra, on sobie tutaj po prostu stoi i raczej nic nie możemy z tym zrobić. Przynajmniej nie wydaje mi się, żebyśmy coś mogli zrobić. Jeżeli, słuchajcie, chcecie, to dołączcie sobie do tej gierki. Nie wiem, wejdźcie na profil tego obserwatora i słuchajcie, pomóżcie mi zrobić śledztwo. Szukajcie w tej gierce jeszcze jakichś rzeczy, o których ja, słuchajcie, nie wiem, o których ja nie widziałem jakby. I słuchajcie, być może razem uda nam się coś tutaj znaleźć. Coś więcej po prostu, bo na razie no to wiemy dosyć mało. Na razie to wiemy tylko tyle, że ten obserwator bardzo chce, żebym ja, słuchajcie, był ukatrupiony, a ja bardzo bym nie chciał. Myślę, że wy też, przynajmniej ma taką nadzieję. Dlatego, słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, bo to jest naprawdę bardzo ważne i dacie mi wtedy, no, może taką motywację troszeczkę. No i słuchajcie, będę się może mniej stresował, będę wiedział, że nie jestem w tym, słuchajcie, sam, bo na razie czuję się bardzo samotny i jestem bardzo zaniepokojony, bo słuchajcie, no, nie jest to na pewno normalne. Takie coś się, słuchajcie, nie zdarza. Widzowie, zapomniałem też o bardzo istotnej rzeczy. Teraz w ogóle zauważyłem, że ten obserwator podłoga 01 jest online i jest, słuchajcie, na Robloxie. Może zauważyć, ej, on teraz może zauważyć, że ja byłem na jego gierce. Dobra, ale trudno, słuchajcie, no zobaczymy. Zobaczcie, co ten obserwator mi wysłał, słuchajcie. To było dzisiaj o 11:52. Ja wtedy, słuchajcie, chyba grałem na Brookhaven faktycznie, albo w jakąś inną gierkę, nie pamiętam. I słuchajcie, on mi napisał, wciąż cię obserwuję i uśmieszek. To jest, słuchajcie, to, co on mi napisał, więc, no jest to bardzo na pewno przerażające. Teraz on, słuchajcie, jest aktywny na Robloxie, dlatego nie wiem, weźmy sobie, słuchajcie, na Brookhaven. Zobaczymy po prostu, czy jeżeli ten obserwator jest aktywny, to słuchajcie, będzie też na... dołączy do mnie na serwer. Okej, ale on już jest na serwerze. To jest obserwator podłoga 01. Teraz to widzicie. I teraz, słuchajcie, nie wiem, bo nie spodziewałem się tego, w sensie, ogólnie miałem teraz taki plan, że po prostu poczekam na niego, w sensie, dołączę sobie do Brookhaven i po prostu poczekam i, no wiecie, tam będę na niego patrzył, czy on czasem do mnie nie dołącza, ale widzę, że on już, słuchajcie, jest na tym serwerze, dlatego dołączmy sobie po prostu, no i nie wiem, słuchajcie, jest ten obserwator podłoga 01, no i zobaczymy, czy on coś do mnie w ogóle napisze i też, czy on gdzieś tutaj jest. Mogę szybko zobaczyć, słuchajcie, na flikamie, albo wiecie co, najprostsze to będzie, jak, słuchajcie, zobaczę na kamery domków i być może gdzieś na kamerach domków
kierunku w głowie hakrze. Dobra, zobaczymy, co on coś będzie do mnie pisał. Na razie, słuchajcie, nie pisze nic. Dobra, nie widzę go na żadnych, słuchajcie, domkach. Schowajmy się w jakimś miejscu, tylko... dobra, może tutaj, w tych budynkach, żebym też widział, słuchajcie, tego spawna. Dobra, może nie będę robił tego mieszkania, ale po prostu sobie, słuchajcie, stanę gdzieś tutaj. I wiecie, i po prostu tutaj będę na niego patrzył. Stanę sobie gdzieś tutaj i będę widział dzięki temu całego spawna. Więc to jest dosyć dobra, słuchajcie, kryjówka. Może się też zmniejszy trochę i po prostu dzięki temu będę mógł się dobrze tutaj schować. On jednak się nie powinien zauważyć. Dobra, na razie go nie widzę, ale słuchajcie, poczekam chwilę. Zobaczymy, czy on tutaj przy... Ej, dobra. Dobra, zauważyłem teraz na czacie. Miałem powiedzieć, że zobaczymy, czy on tutaj przyjdzie. Napisał do mnie, słuchajcie, witaj. Napisał do mnie na czacie witaj. O mój Boże. Dobra, nie wiem, co robić teraz, słuchajcie. I myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. W sensie, ja z nim chwilę tutaj, słuchajcie, popiszę, widzowie. Zobaczę, czego on chce, nie wiem, ustalę z nim coś. Ale tutaj zakończę ten odcinek, ponieważ nie chcę, żeby on był jakoś bardzo długi. Ja z nim tutaj troszeczkę popiszę. I słuchajcie, jeżeli chcecie kolejną część, jeżeli chcecie wiedzieć, co się dalej, słuchajcie, stanie, co dalej będzie ze mną i z tym obserwatorem, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Bo nie wiem, czy chcecie mnie, słuchajcie, w tym wspierać, czy chcecie mnie zostawić, mam sobie radzić sam i wy chcecie po prostu zwykłe odcinki, czy chcecie jakieś przygody z tym obserwatorem. No, o ile to można nazwać przygodami, bo dla mnie to nie jest przygoda, a słuchajcie, tylko i wyłącznie stres. Dlatego nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, zostawcie też łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby widział, że słuchajcie, was to interesuje. No i nie wiem, no subskrybujcie też, żeby słuchajcie, nic nie ominąć. No jest to naprawdę bardzo dziwne. On do mnie napisał witaj, więc po prostu z nim chwilę popiszę. No a tutaj zakończymy ten odcinek, więc dziękuję za oglądanie i do jutra na kolejnym odcineczku. Nie wiem, czy on będzie normalny, czy z obserwatorem, nie mam pojęcia. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Ten film miał się pojawić dzisiaj o godzinie 10, ale długo się zastanawiałem, czy w ogóle chcę go publikować, bo sytuacja jest naprawdę bardzo poważna i naprawdę się o siebie boję. Słuchajcie, 3 dni temu opowiadałem wam o tym, że gracz Robloxa o imieniu Obserwator Podoga 01 prześladuje mnie. Pokazałem wam jego grę i wiadomości, które do mnie wysyłał i tam wiele, wiele więcej rzeczy. I ostatni odcinek zakończył się w momencie, kiedy znowu na prywatnym serwerze Brookhaven dołączył do mnie ten Obserwator. Napisał on wtedy coś tam, że witaj i tak dalej. Ja z nim chwilę porozmawiałem i teraz tego naprawdę bardzo żałuję. A więc pokażę wam, jak wyglądała ta rozmowa i pokażę wam nowe fakty i informacje o tym obserwatorze, więc koniecznie się przygotujcie i oglądacie ten film do końca, bo będzie naprawdę bardzo grubo. Zostawcie też łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, dobijmy razem 50 tysięcy, no i bądźcie na bieżąco właśnie, co się dzieje z obserwatorem. Dobra, on mi napisał witaj, ale ja się z nim witał zdecydowanie nie będę. Ja od razu się zapytam, czego ty znowu chcesz może, bo nie wiem, czego on w sobie chce. Napisałem mu, czego znowu chcesz, po co do mnie dołączasz, a on napisał, widziałem cię na mojej grze. Ej, dobra, czyli on widział, jak ja wtedy dołączałem. Na poprzednim odcinku ja dołączałem do jego gry. O mój Boże. Dobra, co ja teraz powinienem zrobić? Co tam robiłeś? O mój Boże. Dobra, napiszę, skąd o mnie wszystko wiesz? Kim ty jesteś? Bo ja naprawdę nie wiem, kim może być ten obserwator. Dalej go w ogóle tutaj nie widzę. Nie wiem, czy powinienem gdzieś się zbliżyć do niego? Ej, kim ty jesteś? Twoim koszmarem. Co jest? Ej, dobra, to już jest bardzo przerażające. Nie wiem, czy powinienem szukać tego obserwatora, czy raczej nie. Szczerze, teraz się troszeczkę przestraszyłem, bo brzmi to naprawdę bardzo dziwnie. Kim jesteś, twoim koszmarem? Będę zawsze tam, gdzie ty. O mój Boże. Szczerze, jestem naprawdę bardzo przerażony. Będę cię obserwował. O co chodzi? Będę cię gnębił. O mój Boże, ej, gdzie jest ten obserwator? To mi się strasznie nie podoba. On cały czas pisze, że mnie obserwuje, widzowie. Dobra, jednak się schowam. Jak tutaj sobie wejdę, to przynajmniej będę jakoś bezpieczny, czy coś w tym stylu. Dobra, nie wiem, co ja mu napiszę. Daj mi spokój może. Daj mi spokój. Nie wiem, bo cię usunę ze znajomych. Bo cię usunę ze znaj. I się skończy. Tak mu napiszę, może mu tak, wiecie, pogrożę trochę. I wtedy zobaczymy, co mnie odpisze. Może się przestraszy i po prostu wyjdzie z serwera. No zobaczcie, to jest ten obserwator podłoga 01. To mnie usuń. O mój Boże, no i co? On się nawet nie przestraszył tego, no to co ja mam mu napisać? Nie wiem, usunę albo... Nie no, nie mam pojęcia. Ja i tak zawsze do ciebie dołączę, tak napisał. No w sumie to jest prawda. Sam nie chciałeś dodać, no to też jest prawda. On zawsze do mnie dołączał, nawet jak nie miałem go w znajomych. To już chyba mówiłem na poprzednim odcinku. Dobra, to jest bardzo dziwne. I tak, sam go chciałem dodać, żeby z nim mieć jakiś lepszy kontakt przynajmniej. Nie wiem, ale dlaczego tak? Nie no, może jak się go zapytam, czy on jest hakerem? Jesteś... Widziałem go tam. Było go widać. Patrz, czy jest tam. On tam jest. Pisałem mu, że go widzę i czy jest hakerem. Słuchajcie, nie chcę się tam jakoś zbliżać. On napisał... Ej, może. I uśmieszek. Ej, co jest? Daj mi spokój. Proszę, już go będę prosił. Już prośbą, groźbą próbowałem. Naprawdę już nie mam pojęcia. Usunąłeś mnie ze znajomych. Masz przeklapane. Znajdę cię. Przecież ja go nie usunąłem. Przecież nie zdali moim znajomym. Ej, ja nawet nie wiem, jak się usuwa z Robloxa, tak szczerze mówiąc. Wiem więcej niż myślisz. Co jest? Dobra, zaczyna być naprawdę przerażająco. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Przecież ja cię nie usunąłem. Tak mu napiszę.
Przecież ja cię nie usunąłem. Nazywasz się Eryk... Ej, co? Ej, skąd on zna moje nazwisko? Dobra, to już jest nieważne. Skąd to wiesz? Skąd on wie, jak się nazywam? W sensie, ja imię już wielokrotnie mówiłem moje, ale nazwiska nigdy nie powiedziałem. Wiem wiele więcej. Szczerze? Mam ciarki, naprawdę jestem przerażony. Wychodzę z serwera, dobra, bardzo się boję, widzowie. Skąd on znał moje dane? Skąd on znał moje nazwisko? Ja wyszedłem z serwera i teraz go zresetuję i dołączę jeszcze raz. Ej, co jest? Nie mogę zresetować serwera? Dlaczego? On jest jakimś hakerem? O co chodzi? Chyba, że wyszedł z serwera. Dobra, nie, spróbuję tam dołączyć. Chciałem zresetować serwer i dołączyć do niego, ale widzę, że on już, on chyba wyszedł z serwera. Dobra, widzowie, to było naprawdę straszne i w tym momencie, mówię wam na poważnie, bardzo się boję. Nie wiem, miałam nadzieję, że ten obserwator już do mnie nie dołączy, chociaż wcześniej nawet jak go nie miałem w znajomych, to i tak do mnie dołączał, więc teraz tym bardziej może chyba dołączyć, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale słuchajcie, na wszelki wypadek zrobię sobie jakiś domek może po prostu w jakimś miejscu, taki, który ma naprawdę dużo sekretów i jak coś, to się może jakoś ukryje w tych sekretach. Nie wiem, weźmy sobie jakiś domek, który domek ma dużo sekretów. Ja tak za bardzo na sekretach się nie znam, tak wam szczerze powiem, czy ten domek. No nie, może ten nie, ale ten jest dosyć spory, może ten będzie miał sporo. Ale poszukam jakiś, w którym wiem, jakie są sekrety, żebym nie musiał jakoś długo szukać. O, może ten, dobra. Ten domek ma dosyć sporo sekretów, dlatego spróbujmy to zrobić. Albo jest jeszcze jeden domek, który ma więcej sekretów, ostatniego update'u. Ten domek hakera, on ma tam jakieś labirynty i w ogóle. Dobra, zrobię sobie ten domek, słuchajcie. I właśnie sobie tam wejdę. Schowam się tutaj przed tym obserwatorem. No i tutaj może on mnie nie znajdzie, nawet kiedy dołączy po prostu na serwer. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze sobie zamknę tą bramę garażową, żeby on tutaj czasem nie mógł sobie do mnie wejść. Dobra, położę się tutaj i będę po prostu sobie, słuchajcie, czekał. Tak więc no, zobaczymy, jak to się rozwinie. Jestem naprawdę bardzo zestresowany, ponieważ nie spodziewałem się, że ten obserwator napisze moje imię i nazwisko. No tego to ja się nie spodziewałem. Widzowie, siedziałem sobie na tym prywatnym serwerze, teraz sobie wszedłem na Robloxa i widzę, że dostałem wiadomość. Dosłownie, kurczę, minutę temu dostałem wiadomość. Zobacz na mój kanał YouTube, nazwa Obserwator Podłoga 01. Nie wiem za bardzo po co i co tam znajdę, obawiam się, że mogą tam być jakieś straszne filmiki i nie wiem, czy w ogóle chcę to robić. Udało mi się znaleźć ten kanał, nazywa się on faktycznie Małpa Obserwator Podłoga 01, ale zobaczcie, jaki tu ma dziwne w ogóle, jaką dziwną nazwę ma, wy to widzicie? Jakieś takie znaczki w ogóle popaprane, ja nie mam pojęcia, co to, słuchajcie, znaczy. Te znaczki są naprawdę bardzo dziwne. Dlaczego ja go subskrybuję? Dobra, zaczyna się robić naprawdę strasznie i nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Opis tego kanału to jest obserwujecie. Czy coś tutaj jest jeszcze? W tych informacjach nie ma nic więcej. Dołączył 10 września 2023 roku i jest w ogóle jeden film w domu Ercia i uśmieszek, o co chodzi? Dobra, czekajcie, podgłośnijmy to. Ej, co jest? Dobra, tutaj już są jakieś straszne dźwięki. O co chodzi? Co to jest za filmik, widzowie? Są jakieś bardzo straszne szepty. Nie wiem, o co chodzi. W domu u Ercia się ten film nazywa. To nie jest mój dom, jak coś, widzowie. To nie jest zdecydowanie mój dom. Co jest? On jest w kuchni. Ej, co on tu bierze? Dobra, ja będę to musiał zacenzurować. To jest, widzowie, taki przyrząd kuchenny, no, chyba wiadomo, do krojenia. On tym czymś machnął, słuchajcie, w drzwi. I co? Jest ciemny ekran. I tak, Jezus! Czekam na ciebie i taki straszny dźwięk. Najdziwniejsze jest to, że to nawet nie jest mój dom, a ktoś tutaj, ten obserwator, mówi, że to jest mój dom. O co chodzi? Tutaj jest wygląd z jakiejś kamery. Ten filmik jest naprawdę bardzo dziwny i niepokojący. O co chodzi? Dobra, ja do niego napiszę, co to za film. Co to w ogóle ma, widzowie, być? Nie wiem, napiszę mu jeszcze, daj mi spokój, człowieku. Ja w ogóle nie wiem, w domu u Ercia tam było jakieś, słuchajcie, ostre narzędzie. I jeszcze, nie wiem, w ogóle to nie był mój dom, tak więc ja totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi. Widzowie, czy ja to powinienem zgłaszać na policję, bo zaczyna się robić naprawdę strasznie. Wygodnie się leży, napisał na krzacie. Ej, o co chodzi? Przecież ja leżę na łóżku w Brookhaven, w moim domku, co nie? O co chodzi? Skąd on wie, że ja leżę na łóżku? Przecież jego nie ma na dołączył do mnie teraz! O co chodzi? Ja tego nawet nie widziałem, widzowie. On chyba musiał dołączyć, kiedy ja oglądałem ten filmik, kiedy on mi go podesłał. Ej, co jest grane? On jest pewnie gdzieś w tym domku teraz. I to jest wszystko w ogóle przemyślane, tylko że on teraz może być wszędzie tak naprawdę. Bo skoro widział, że jestem w łóżku, no to pewnie widział też, pewnie jest w moim domku właśnie. Ale ten domek ma tyle sekretów, że on może być wszędzie dosłownie, to ja w życiu go nie znajdę, chyba że na kamerach ewentualnie. Nie wiem, czy on na kamerach gdzieś będzie? Tu jestem tylko ja, tutaj go nie ma.
Tutaj chyba też. Dobra, nie no, nigdzie go nie ma, widzowie, w żadnym nawet sekrecie. Czego chcesz? Napisałem już to już nawet z wykrzyknikami, pytajnikami, ze wszystkim, żeby po prostu pokazać, że jestem mega zły. Nie wiem, może on się przestraszy, czy coś w tym stylu. Widzowie, znowu do mnie napisał ten obserwator, tym razem na czacie tutaj w grze. Zobacz na mój kanał, ale ja już go widziałem, więc napiszę mu po co, może tak mu napiszę. Ja już go widziałem. Jest jakiś dziwny. O, tak mu napiszę i jeszcze na dodatek odczep się. Ode mnie. Tak mu napiszę. Nie wiem, słuchajcie, próbuję go jakoś straszyć, próbuję go błagać, prosić, ale to nic na razie nie działa. Nic to nie daje, tak więc nie mam pojęcia, co jeszcze mogę zrobić. Patrzę jeszcze raz na kamery, ale nigdzie go nie ma, widzowie. Nie, nie ma go nigdzie. Tak więc nie mam pojęcia, co powinienem robić teraz. Nie wiem, zobaczcie na ten kanał, bo no w sumie nie wiem, kazał mi zobaczyć na kanał, więc zobaczę. Czekajcie. Minutę temu jest dodany nowy film. O mój Boże, czekajcie. Tutaj jest Ercio. Dobra, zobaczcie na to. Dobra, on jest w słabej jakości dosyć. I słuchajcie, pokazuje osobę, która leży na łóżku i jest podpisana ona Ercio. Co jest? Dobra, że ja wstaję, także to jestem niby ja. Wstaję i co? Dobra, ja już chyba wiem, co tutaj będzie. To może być straszne, widzowie, więc uważajcie. Patrzcie, z podłóżka coś wychodzi. Tutaj jest podpisane Obserwator Podłoga 01. Nie. Patrzcie, on wciągnął mnie. Co jest grane? Zobacz, co się dzieje w Brookhaven. Co? Co się dzieje? Co ja tutaj w ogóle robię? O co chodzi? Dalej jest na serwerze ten obserwator. Ja w ogóle, słuchajcie, nie mogę ruszyć kamerą. Nic nie mogę zrobić. Kam spację, widzowie, i nawet nie mogę wstać z tego. Nie mogę totalnie nic zrobić. Klikam klawisze, żeby się ruszyć. To nic nie działa. Ja się nie mogę ruszyć, słuchajcie, kamerą nie mogę obracać. O co chodzi? I w ogóle, dlaczego kolory są jakieś pozmieniane? To jest wszystko jakieś czarno-białe, jakieś. Nie wiem, nie mogę się ruszyć. A mogę chociaż frikama. Mogę frikama zrobić. O, i mogę na frikami się ruszać. No dobra, więc to już jest dobra informacja. Ale teraz, widzowie. No nie wiem, no bo mam tego frikama, no i co z tego? Tutaj mogę ruszać kamerą? A weźmy poszukajmy tego obserwatora, widzowie, bo on gdzieś tutaj powinien być, chyba że do niego na czacie napiszę, ale w sumie po co? On cały czas mi jakieś sekrety, tylko jakieś sekretne znaki daje, ja totalnie nie wiem o co chodzi, chyba że on tam jest gdzieś, słuchajcie, u mnie, bo ja, wydaje mi się, że ja jestem gdzieś tutaj, w sensie na to też widziałem, że gdzieś tutaj jestem, aha, chyba w tym sekrecie, dobra, tutaj jestem, patrzcie, okej, ale tutaj obserwatora nie ma, tak mi się wydaje, a tutaj u góry... tutaj się w ogóle nie da wyjść, tutaj nie ma go, chyba że jeszcze tam gdzieś będzie. Nie no, ale tak myślę, że nigdzie go, słuchajcie, może nie. Jest tu! Co jest grane? O, to jest to jest on, no bo. No tak, to jest on. Co się dzieje? Dlaczego on się tak trzęsie? Co jest grane? On jest jakiś nienormalny, widzowie. Dobra, kamerą dalej nie mogę ruszać. Dalej nie mogę skoczyć, nie mogę nic zrobić. Okej, to już jest bardzo przerażające. Nie wiem o co chodzi też z tymi kolorami, bo jak widzicie mam w ogóle całkiem kolory pozmieniane. Jakieś takie biało-czarne, coś w tym stylu. A mogę napisać do niego na czacie? Mogę pisać na czacie, to co ja mam napisać, widzowie? Nie wiem, zhakowałeś? Napiszę o co chodzi. Dobra, i jeszcze się go zapytam, dlaczego się nie mogę ruszyć? Dlaczego nie mogę się ruszyć? Będziesz tu na zawsze, nie możesz wyjść z serwera. Co jest grane? Jak to nie mogę? Czekajcie, jest ten obserwator tutaj dalej? Ej, nie ma go. Co jest grane? Dobra, bardzo dziwne. Co ja mam napisać teraz? Nie wiem, no zobaczcie, czy w ogóle mogę wyjść. Co się dzieje? Ej. Słyszycie? Poczekajcie, ja wam pokażę do mikrofonu. Posłuchajcie, ja klikam myszką. Mam nadzieję, że to słychać, słuchajcie. Cały czas klikam myszką i to nie działa. Nie mogę wyjść, naprawdę, nie mogę wyjść. Nie wiem, jak wam mogę udowodnić, że to nie jest jakoś podłożone, ale no naprawdę, klikam myszką. Nie wiem, mówię i klikam cały czas klikam, 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 więc nie wiem, co zrobić, bo faktycznie nie mogę wyjść z serwera. I to już jest naprawdę bardzo przerażające. On jest ewidentnie jakimś hakerem. Dlaczego to robisz? Bo dalej ja w ogóle tego nie rozumiem i powiem wam szczerze, jestem bardzo przerażony. Czego ty chcesz? Może się go nawet zapytam. Czego ty... Chcesz. O, odpisał, dobra. Zemsty. Okej, ale jakiej zemsty? Niby za co? Ja go nawet nie znam. Ja nawet nie wiem, kto to jest ten obserwator. Za co on się ma mścić na mnie? No halo, nie rozumiem tego. Wkrótce się dowiesz, napisał. A ej, czemu tutaj nie ma teraz tej pauzy między tym? Co jest? To jest ta sama osoba? Ej, co? Czekajcie, co się tu stało? On wyszedł teraz z serwera?
Dlaczego w ogóle obserwator teraz nie ma tutaj podłogi? On ma normalnie nick obserwator podłoga 01, tutaj napisał jakiś obserwator bez podłogi 01. Może coś się zbagowało po prostu, ale nie wiem o co chodzi w ogóle. Dobra, jest naprawdę bardzo dziwnie, nie wiem co mam o tym myśleć i jest serio strasznie. Dlatego słuchajcie, chyba muszę po prostu zresetować komputer, bo nie, w żaden inny sposób po prostu nie mogę wyjść. Dobra, zresetowałem komputer, bo nie mogłem wyjść w żaden inny sposób i zauważyłem, że wszedłem też na Robloxa, zauważyłem, napisał pamiętaj, obserwuję cię i uśmieszek. I zauważyłem też jedną rzecz, ponieważ wszedłem też na jego kanał, pokażę wam. Na jego kanale. Ej, patrzcie, jest nowy film 39 sekund temu. Dobra, to za chwilę. Na jego kanale na społeczności jest napisane, jest link do gry i obserwuję cię, Ercio, to twój koniec. Kiedy cię kliknie na link, to kieruje on do, słuchajcie, właśnie tej gry, tego obserwatora. Ona jest, się w ogóle zrobiła dosyć popularna. Widziałem, że wy w nią graliście. Też kilka mi jakichś sekretów napisaliście. No i patrzcie, no, jest ten profil jego. No i ten link podobno kieruje właśnie do tej właśnie gierki. I się okazało, że ona w ogóle dostała aktualizację. Tak więc sprawdzimy ją też sobie szybko. I sprawdzimy, że też rzecz, o której mi pisaliście, ale to jest dziwne i mamy nowy film. Dobra, film się nazywa Obserwator Podłoga 01, czyli taki jak on ma nick w Robloxie. Okej, okay, no jest napis Obserwator Podłoga 01. Co to jest? Co jest? Taki fi dziwny film. O co chodzi w ogóle? Co to jest? Jakiś dziwny gość z jakimś uśmieszkiem. No, wygląda to dosyć dziwnie. I nie wiem, może nie jakoś bardzo strasznie, ale dziwnie. Nie wiem o co chodzi. Czy to jest ten obserwator? W sensie, czy to jest jego postać? Nie wiem, o tutaj. Dobra, zobaczmy cały ten film może. Okej, okay, teraz jest na czarno. Co jest? Okej. I to teraz wygląda trochę jak ten obserwator, dlatego też mi się wydaje, że ten film jest nazywany Obserwator Podłoga 01. Dobra, dołączyłem sobie na jego gierkę i słuchajcie, też zauważyłem pewną rzecz, ponieważ ja tam byłem na tym Brookhaven i on mi nałożył jakiś taki dziwny filtr, jakby takie dziwne kolory miałem, można powiedzieć, na tym Brookhaven. No i słuchajcie, tak sobie skojarzyłem, że to było takie właśnie biało-czarne, coś w tym stylu i wydaje mi się, że to może być, mieć właśnie związek z tym filmem. No bo wiecie, on tam był właśnie czarno-biały i tak dalej i te kolory w moim Brookhaven też były czarno-białe, więc to wszystko jest jakieś takie powiązane. Ja nie mam pojęcia o co chodzi, słuchajcie. Tutaj są jacyś widzowie w ogóle na tej gierce. Pisaliście w komentarzach jeden sekret. Wiem, że też jedna rzecz została dodana w tej właśnie aktualizacji, która ostatnio była. Zobaczcie sobie, słuchajcie. Tutaj jedna osoba napisała, że pod tym dachem, tutaj będzie jumpscare, więc uwaga. Może nie jakoś bardzo straszny, uciszę sobie tylko, ponieważ będzie on dosyć głośny. I słuchajcie, będzie jumpscare, kiedy się, można w ogóle przeniknąć przez ten dach tutaj, kiedy się przez niego wejdzie. To uwaga, o, jest jumpscare taki. No, więc słuchajcie, właśnie was ostrzegłem. I to właśnie mi pisaliście. O Jezu, jakie to jest głośne. Pisaliście mi właśnie w komentarzach o tym, że jest takie coś i ja tego nie widziałem wcześniej. Ale też słuchajcie, została dodana pewna rzecz. Nie wiem, czy to jakoś jedyna rzecz została dodana. Myślę, że zostało dodane kilka rzeczy do tej gierce, tej aktualizacji tego obserwatora. Ale na pewno dodał on coś takiego. Zobaczcie, to jest w tym miejscu tak. Tutaj słuchajcie, tego nie było, bo ja tutaj byłem poza odcinkiem, widziałem, że tego nie było. Jest tutaj słuchajcie, obserwator i jest napis obserwuję cię. Tutaj jest źródełko wody, i kiedy wpadniemy do niego. To patrzcie tylko na to, co tutaj się dzieje. To jest w ogóle popaprane. Tutaj jest pełno moich awatarów w ogóle. I tutaj jest jakiś ogień, widzicie to? W sensie tak mi się wydaje, że to może być ogień, bo tak to wygląda. I tutaj są jakieś, słuchajcie, moje postacie wbite w skałę. Totalnie nie mam pojęcia o co chodzi. Tutaj jakaś przerażona twarz. Tutaj, słuchajcie, jakieś nogi wystające. Tutaj kolejna. Nie wiem co to jest, wygląda to dosyć przerażająco. Totalnie nie mam pojęcia, co ten obserwator miał na myśli tworząc to, ale jest to naprawdę bardzo straszne. No więc słuchajcie, to jest wszystko, co odkryłem. Jeżeli wy, słuchajcie, widzicie coś jeszcze. W sensie, jeżeli możecie sobie wejść do tej gry obserwatora podłoga 01 i słuchajcie, sprawdźcie, czy zostało dodane coś jeszcze. Szukajcie jakichś rzeczy, zdobądźmy razem więcej informacji, spróbujmy. I może odkryjemy wtedy tajemnicę tego obserwatora, bo sam, słuchajcie, nie dam sobie rady. Dlatego pomóżcie mi, wchodźcie na tą gierkę i po prostu szukajcie jakichś innych sekretów. Być może coś jeszcze znajdziecie, coś o czym ja nie wiem, coś o czym inni widzowie też nie widzieli. Zostawcie też łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, to mi da naprawdę bardzo dużą motywację. I też jeżeli zasubskrybujecie z dzwoneczkiem, to będziecie dostawać powiadomienia i nic was nie ominie. Tak więc to też jest bardzo ważne. I piszcie w komentarzach, czy powinienem dzwonić na policję, dzwonić na jakieś służby.
służby. Czy ja już to powinienem zgłaszać, czy to jest jeszcze za wcześnie? Nie mam pojęcia, ale pamiętajcie, że ten obserwator napisał moje imię i nazwisko. Nie mam pojęcia, skąd on je znał i no, wrzuca bardzo dziwne filmy na mój temat. Ewidentnie chce zrobić mi coś złego. Dlatego dawajcie znać w komentarzach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już jutro na kolejnym odcineczku. Zobaczymy, czy on będzie z obserwatorem, czy nie. Nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 25 najbardziej ukrytych sekretów Brookhaven RP, więc koniecznie oglądajcie ten film do końca. Zostawcie trzy łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Dobimy razem 50 tysięcy. Nie. Nie, no ja tego nie nagram. Znowu ten obserwator do mnie dołączył. Nie, no ja nie mam siły już do tego. Mam już dość tego obserwatora po prostu. Ja się muszę stąd... Schowam się. Nie wiem, co mam robić. Ciągle on do mnie dołącza. Ciągle mnie prześladuje. Chciałem nagrać fajny odcinek i chyba znowu nic z tego. Czego znowu chcesz, mu napiszę? Daj mi nagrać odcinek. Proszę. Przestań do mnie dołączać. Dobra, i może mnie posłucha. Nie wiem, co z tym obserwatorem. Cały czas mi przeszkadza. Mam już tego dość po prostu. Mam tego po dziurki w nosie. Nie przestanę, dopóki się ciebie nie pozbędę. I co? On wyszedł z serwera. Aha, no to fajnie. Nie wiem, no to chyba wracam do nagrywania odcinka w takim razie. No to w dzisiejszym odcinku pokażę wam 25 najbardziej ukrytych sekretów Brookhaven RP. Chociaż ja nie wiem, że on za chwilę znowu pewnie dołączy. To nie ma sensu totalnie. Właśnie tak myślałem, kolejny raz dołączył. No i nie wiem teraz co robić. Dobra, wychodzę chyba z serwera, bo to tak naprawdę nie ma sensu żadnego. Tutaj jest ten obserwator. Albo sam przestaniesz nagrywać, albo ja się ciebie pozbędę. Co jest? Co to w ogóle ma być? Wybieraj. Daj mi spokój, mu napiszę. Albo cię zgłoszę na policję, bo to już jest poważne. Ja muszę go chyba zgłosić, tak serio. Dobra, w ogóle witam was bardzo serdecznie, widzowie. Ja miałem dzisiaj nagrywać odcinek z sekretów. Jakieś 25 sekretów, takich wiecie, najbardziej ukrytych na Brookhaven. Ale z tego co widzę, to chyba nic z tego nie wyjdzie, dlatego że zobaczcie, znowu do mnie dołączył obserwator i właśnie tak to wygląda. Ja chcę nagrywać odcinek, a on cały czas do mnie tutaj przychodzi, cały czas do mnie dołącza i po prostu ja nie mogę. Jeśli to zrobisz, to pożałujesz. Nie wiem, co ja mam mu na to napisać. Napisałem, że go zgłoszę na policję, no bo co w sumie innego. Wiem o tobie wiele więcej. Wiem, gdzie mieszkasz, co jest tego za dużo. Zgłaszam to na policję, no tak mu napiszę, żeby się przestraszył. I mam dowody, no bo mam dowody, bo on cały czas tutaj pisze na czacie. I co? Dobra, tyle na razie mu napiszę, zobaczcie co on to odpisze. Do zobaczenia, nie mam pojęcia o co chodzi. Aha, i wyszedł z serwera, no to fajnie. Dobra widzowie, ten odcinek miał być w ogóle zupełnie inny, tak jak słyszeliście, no ale obserwator znowu mi zepsuł plany. Ja mu tak tylko widzowie napisałem, że ja zadzwonię na policję, no ale tak naprawdę to ja nie będę dzwonił na policję, no bo chociaż w sumie no niby mógłbym to zrobić, ale trochę się boję, bo nawet nie wiem, czy można z takim czymś dzwonić na policję, no to jest tylko gra, co nie? Tylko, że on mi grozi, no ale jeżeli nie można z takim czymś dzwonić na policję, a ja zadzwonię, troszkę będę miał problemy jakieś, no to ja nie chcę mieć żadnych problemów. Nie wiem, co mam widzowie robić. On mi cały czas grozi i te ostatnie wiadomości to już są bardzo przerażające. Zobaczcie, wiem, gdzie mieszkasz. Jestem w twoim domu, gdy śpisz. Te ostatnie wiadomości to już jest przesada dla mnie i zaczynam się naprawdę bać. Znaczy ja się boję od dawna, ale teraz naprawdę już nawet brakuje mi słów. Nie mam pojęcia, co słuchajcie robić. No ale dobra widzowie, skoro tak się to potoczyło, no to w tym odcinku może dowiemy się coś więcej o tym obserwatorze. Nie będę już tych sekretów nagrywał. Jeśli nie wiecie, o co chodzi w ogóle z tym obserwatorem, to jest to osoba, która mnie prześladuje od około 2 tygodni na Robloxie. Cały czas mi grozi i dwa ostatnie odcineczki w ogóle macie taką playlistę z dwoma ostatnimi odcineczkami o obserwatorze. Tutaj u góry wam się teraz ona wyświetla i jeżeli nie widzieliście, no to sobie obejrzyjcie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No i tak naprawdę to z dnia na dzień i z odcinka na odcinek jest, słuchajcie, coraz gorzej. Zaraz wam pokażę też kilka nowych informacji, kilka bardzo mocnych informacji odkryłem, ale najpierw to, słuchajcie, się gdzieś schowam, ponieważ jeżeli, w razie gdyby ten obserwator do mnie jeszcze dołączył, bo on teraz wyszedł z serwera, ale w razie gdyby on do mnie jeszcze dołączył, to przydałoby mi się gdzieś schować, więc słuchajcie, wezmę sobie jakiś domek z sekretami, albo nie. Nie będę brał domka z sekretami, bo jak sobie wezmę domek, to wtedy będzie oczywiste, że ja w nim jestem. Muszę sobie wziąć jakiś sekret na mapie, słuchajcie. Dobra, więc mam kilka pomysłów. Może się po pierwsze ukryję na tej stacji. Tam na stacji jest taki sekret, ale nie wiem, czy on jest dobry. No, spróbujmy tutaj. W ogóle to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Będzie super, jeżeli nam się uda dobić 50 tysięcy. Ja wiem, że teraz widzowie jest mega zła sytuacja, bo jest ten obserwator. Nie wiem, może byśmy się tutaj ukryli. No nie wiem. No ale właśnie przez to, że jest ten obserwator, to też możecie właśnie zasubskrybować, pomóc mi i być na bieżąco, co się z nim dzieje. No bo wiadomo, no nie jest za ciekawie. Dobra, mam lepszy pomysł widzowie. Mam lepszą kryjówkę i ta kryjówka będzie pod spawnem, ponieważ da się tam wejść takim sekretem pod spawna. Ja się ukryję pod takim bloczkiem, tam więc musimy sobie wejść do metra. Ja się tutaj ukryję, bo jeżeli widzieliście ostatni odcinek, to kiedy sobie stałem po prostu w domku ukryty, to ten obserwator do mnie dołączył, kiedy ja nie widziałem i no porwał mnie, wtedy w ogóle zhakował mnie, też nie mogę
mogą się ruszać, miałem bardzo dziwny ekran, no w ogóle było naprawdę dziwnie, więc nie chciałbym do tego dopuścić. Więc użyję sobie tego sekretu, po prostu nacisnę tutaj i słuchajcie, wtedy nam się odblokuje ta ściana i możemy sobie wejść tutaj pod spawna, ale tutaj nie będzie widać, bo jest szklany sufit, dlatego tutaj jest, da się przeniknąć i się schowam pod fontannę. Czy pod fontanną nie będzie widać, widzowie, kiedy się spojrzy? Nie, nie widać mnie, w takim razie świetnie. No i tutaj się właśnie schowam, będę też mógł na freecamie obserwować sobie, co się tutaj dzieje. Tam więc gdyby ktoś dołączył, to jestem idealnie pod spawnem, ale mnie totalnie tutaj nie widać, tak więc to jest akurat świetnie. Ja teraz jestem pod fontanną, jak coś to tutaj się wychodzi. Dobra, będę sobie tutaj krzekał i po prostu się tutaj schowam, w razie gdyby ten obserwator sobie dołączył. A teraz mogę wam pokazać jakieś nowe informacje. Dobra, i pierwsza rzecz, którą zauważyłem w ogóle dzisiaj rano, bo to było o jakiejś 9 rano. Słuchajcie, wszedłem sobie na konto Obserwator Podłoga 01. Na swoim koncie napisał coś takiego: zbliża się koniec. I słuchajcie, nie mam pojęcia, o co tutaj może chodzić. On cały czas jakby ma tylko mnie w znajomych, cały czas mnie obserwuje. No i słuchajcie, nie mam pojęcia, co robić. No to jest bardzo niepokojące, co napisał, że zbliża się koniec. Tym bardziej po tym, kiedy napisał, że wiecie, że znajdzie mnie i tak dalej, że jest w moim domu i tak dalej, więc nie wiem, co mam o tym myśleć, ale to nie jest wszystko, ponieważ na swoim kanale YouTube, ponieważ nie wiem, czy wiecie, na poprzednim odcinku pokazywałem wam właśnie jego kanał na YouTubie i wrzucał on tam bardzo dziwne filmy, a teraz wrzucił coś nowego, coś bardzo przerażającego, więc wam to pokażę. Dobra, kiedy sobie wpiszemy Obserwator Podłoga 01, to pierwsze mi się wyświetlają te właśnie moje dwa filmy, a tutaj na dole jest jego kanał, słuchajcie, i on wrzucił nowy film! Ej, tego nawet nie widziałem, chciałem wam pokazać coś zupełnie innego, 33 minuty temu wrzucił nowy film, jak widzicie, on ma 324 subskrypcje, w ogóle widzę, że go subskrybujecie. No nie dziwię się, bo chcecie być na bieżąco. Ja też go subskrybuję, ale tak naprawdę to ja go subskrybowałem wcześniej, ale nawet nie wiem dlaczego. Totalnie nie znam tego kanału. Jest to mega popaprane ogólnie. On rzucił 3 filmy: W domu Ercia, Uśmieszek i Obserwator Podłoga 01. A teraz jest też jakieś oko. Nie wiem, co to jest, bo tego jeszcze nie oglądałem, ale chciałem wam pokazać, słuchajcie, na społeczności. On wcześniej miał tylko tego posta, że obserwujecie Ercio, to twój koniec, i wrzucił linka do swojej gierki, tej właśnie tutaj. No i to było jedyne, co słuchajcie, tam było, na tej jego społeczności, ale wrzucił nowego posta i to było dzień temu i napisał w tym poście: obserwuję was. I słuchajcie, ten post ma 181 komentarzy, ale jeden komentarz jest bardzo przerażający. Dlatego słuchajcie, wejdźmy sobie i zobaczcie na przypięty komentarz. W ogóle on ma bardzo dziwny nick też, jak widzicie, ma takie mega dziwne cyferki. Jeżeli go chcecie wyszukać, to wpiszcie po prostu Obserwator Podłoga 01. Będziecie mogli znaleźć jego kanał i słuchajcie, patrzcie na ten komentarz. To niby gdzie mieszkam, skoro mnie obserwujesz? Nie kłam, bo napisał, że obserwuję was w poście, a on na to, że gdzie niby mieszkam, odpisał adres tego człowieka i napisał: Poznań, ulica Miodowa 6. I ten komentarz cały czas jest od jednego dnia. I ten właśnie twórca tego komentarza, gdzie mieszkam, napisał: to prawda, ale skąd to wiesz? Czyli on znał prawdziwy jego adres. Czajcie, o co chodzi, widzicie to teraz. No to jest w ogóle mega chore po prostu. To jest jedyny komentarz, który ma serduszko tego obserwatora, jest też przypięty. I naprawdę nie mam pojęcia, co o tym myśleć, słuchajcie. Skąd on znał jego adres? Skąd obserwator wie, gdzie mieszka? Gdzie mieszka ten człowiek? Kim ten człowiek jest? To jest jakiś zwykły gość, on się nazywa Jestem Jajo i to jest jakiś zwykły kanał nawet. Nie wiem, nic tutaj totalnie nie ma, tak więc jest to naprawdę bardzo dziwne. Piszcie tu mu jakieś komentarze, żeby przestał, że to jest nielegalne, no ale on nie przestaje zdecydowanie, a robi jeszcze coraz gorzej. Tak więc no, jest to naprawdę mega słabe. Ten komentarz był bardzo przerażający, jeszcze tym bardziej, że on przed chwilą do mnie napisał na czacie, że wiem, gdzie mieszkasz, co nie? Więc skoro on wiedział, gdzie ten gość mieszkał, to być może wie też, gdzie ja mieszkam, więc jest to naprawdę bardzo niepokojące. No i naprawdę się stresuję. Kolejna rzecz, którą też zauważyłem, to przejdę sobie na swój kanał, słuchajcie. I teraz na mój drugi kanał, czyli też Ercio, na film ostatni o obserwatorze. I od najnowszych, czekajcie, jest, patrzcie, godzinę temu napisał Obserwator Podłoga 01, obserwuję cię. Tak więc tutaj też napisał jakiś komentarz, to jest oryginalny obserwator, jak widzicie, to jest jego kanał. Tak więc no jest to naprawdę mega dziwne, też mi pisze jakieś komentarze losowo. Ja to zauważyłem, bo dostałem powiadomienie, słuchajcie, o tym komentarzu. Dobra, mamy ten jego kanał i mamy nowy film 33 minuty temu i no zobaczmy sobie, on trwa 30 sekund, więc jest dosyć długi. Dobra, wejdźmy sobie na to, trochę się boję, tak szczerze mówiąc. Miniaturka tego filmu to jest oko, widzę, że na filmie też jest oko i jego tytuł też jest oko. O co chodzi? Koniec się zbliża, czyli ma to samo w opisie napisane, to jest opis tego filmu, koniec się zbliża, to jest to samo, co ma w opisie swojego profilu na Robloxie, ale to jest niepokojące. Adres Ercia to jest zamazane, widzicie to? Co to w ogóle jest? To jest bardzo dziwne. Zobaczcie opis filmu, adres Ercia, już tutaj piszecie jakieś komentarze, jeszcze zanim wam pokazałem ten film. Dobra, wejdźmy sobie na ten film, słuchajcie, i jestem ciekawy, co my tutaj znajdziemy. Dobra, wejdźmy sobie. Trochę się boję, tak szczerze. Dobra, jest bardzo dziwna muzyka. Cały czas tylko obrazek oka. O, to oko mruga.
Ej, dobra, tam był jakiś napis, słuchajcie. Nie jesteś bezpieczny. Co jest? Dobra, znowu mruga to oko. I sam są jakieś szepty w ogóle. Słyszycie te szepty? Tylko, że to w ogóle jest w jakimś języku niezrozumiałym dla mnie. Nie wiem, czy taki język w ogóle istnieje. Tutaj jest kolejny napis, patrzcie. Obserwuję cię. Obserwuję cię. Tutaj był kolejny napis, jakiś szept. You are not safe, czyli po angielsku, czyli po polsku nie jesteś bezpieczny. Co jest? Okej. Widzę cię nawet teraz. To jest cały film, widzowie. I tutaj są jakieś mega dziwne rzeczy, jakieś szepty, jakieś, że obserwuję cię, widzę cię nawet teraz, obserwuję cię, widzę cię nawet teraz. Ej, czasem nie chodzi o to, że ja jestem teraz na Brookhaven, muszę to zobaczyć. Ej, co jest, widzowie, jaki dziwny filtr? I tutaj jest ten obserwator, dobra, to jest on, muszę uciekać, widzowie, muszę koniec się uciekać, to jest on chyba. Jak tutaj wyjść, tutaj, o mój Boże, jak on mnie odkrył, skąd on wie, że ja byłem w tym sekrecie? Dobra, muszę stąd spadać jak najszybciej, co jest grane, to jest on na pewno? Tak, to jest on dołączył do mnie. O mój Boże, dobra, spadam na desce, czy coś w tym stylu, dobra, ukryję się tutaj. Dobra, bo spanikowałem, przepraszam, ja wiem, że to jest tylko gra, widzowie, ale spanikowałem bardzo, dlatego, że boję się, on zna mój adres i przynajmniej tak mówię, że zna mój adres, dlatego się bardzo boję. Dobra, albo wiecie co, nie będę tutaj krzekał na niego, tylko wezmę sobie furkę i po prostu sobie stąd odjadę, nie będę krzekał, bo to nie ma sensu, wezmę sobie turbo i gdzie mogę pojechać? Ej, w ogóle, o co chodzi z tym filtrem? Po raz kolejny jest ten filtr, czy on mnie hakuje, widzowie? I też mam wrażenie, że jest mgła na Brookhaven, ale nie jestem tylko pewien, dlatego, że jest ten dziwny filtr właśnie. Mam wrażenie, że on hakuje grę i hakuje właśnie to, jak widzę, tą moją kamerkę i tak dalej. Bardzo dziwnie mi się też jeździ, nie mam pojęcia dlaczego. Bardzo dziwnie się jeździ autem, patrzcie jak się ślizga. Może sobie po prostu drifta mniejszego zrobię. Dobra, i uciekam, widzowie. Dobra, jadę przy jeziorku, albo się w ogóle może w innej stacji metra schowam. Albo dobra, tutaj przy jeziorku, będzie chyba bezpiecznie, może w jakimś drzewie nawet. Dobra, usunę sobie furkę, widzowie. Gdzie ja tutaj? O, dobra, tutaj mogę sobie usunąć furkę i się schowam w drzewie, ponieważ tutaj można przenikać przez drzewo. O, teraz będzie elegancko. Poczekam sobie tutaj, czy on jest dalej na serwerze. Jest dalej. Cały czas jest ten dziwny filtr, przez który bardzo mało widzę. I też jest taka mgła chyba na Brookhaven. Mam wrażenie, że on zrobił mgłę. Tam jest, to też jest bardzo niepokojące. Jestem w tym drzewie i minęło jakieś 2 minuty, jest ten obserwator tutaj. Nie wiem dlaczego akurat tutaj jest, ale sobie tutaj stanął. I widzowie, na razie ja nie wychodzę, mnie nie widzi, bo ja jestem w tym drzewie. Chyba, że ma jakieś haki, opiszę coś na czacie, czekajcie. Dobra, nie będę się z tobą gonił, na pewno nie w Robloxie, nie mam po co. Okej. Czyli on ma na myśli to, że nie będzie mnie gonił, tak? Wiem, gdzie mieszkasz. No dobra, to już wiem. Nie wiem, czy pisać do niego na czacie? Chyba nie, chyba, może po prostu nie będę do niego pisał, schowa się w tym drzewie. Mieszkasz... Ej, on podał mój... On podał mój adres dosłownie teraz. Ej, no... Będę cię gonił w prawdziwym życiu. Do zobaczenia. Ej, co to było? Co to ma znaczyć w ogóle? Czekajcie. Prawdziwy adres napisał. Widzowie, ja się bardzo boję. Ja nie mam pojęcia, co robić. On znowu dołączył na serwer. No o mój Boże. Nie ma go na serwerze. On wchodzi i wychodzi. On mnie cały czas straszy. Nie mam pojęcia, co robić. On napisał mój adres. Teraz mam jakiś dziwny filtr w ogóle. Jakiś, on mi chyba hakuje, czy coś w tym stylu. Nie mam pojęcia. Nie wiem, ja chyba muszę przestać nagrywać tak, jak on pisał, że on mi dał spokój. Albo muszę zadzwonić na policję, bo to już nie jest śmieszne. Nie wiem, obserwatorze, jeżeli to oglądasz, to nie wiem, jeżeli po prostu robisz sobie żarty, to błagam, przestań. Bo dla mnie to już nie jest śmieszne. Ja jestem przerażony i mam tego dość. Widzowie, wy też piszcie w komentarzach: przestań, obserwatorze, czy coś w tym stylu. Nie wiem, może się posłucha, może przestanie. Bo to już jest przesada, ja nie wiem, co się stanie za chwilę. Czy no, obserwator zaraz nie przyjdzie do mojego domu. Co on tutaj zrobi? On napisał mój adres, no to nie jest już normalne. Ja już to chyba muszę zgłosić na policję, czy coś. Ale nie wiem, jakąś grę będę zgłaszał na policję. Nie mam pojęcia. Ej, co jest? Nie mogę ruszyć kamerą, co się dzieje? Nie mogę się znowu ruszyć i nie mogę ruszyć kamerą. Co jest grane? O, ruszyłem się coś, ale nie mogę dalej. No co jest? Znowu dołączył na serwer z tego, co ja widzę. No... Nie mogę się ruszyć, nie mogę nic zrobić, widzowie. Ej, co jest? Ej, ekran mi w ogóle miga. Co jest? Coś się psuje tutaj. O co chodzi? Ej, dobra, nie, zaczynam się bać, on do mnie dołączył. Nie, widzowie, ja się boję, przepraszam, ja muszę skończyć ten odcinek, ja nie wiem, co będzie dalej. Około 3 tygodnie temu na Robloxie zaczął prześladować mnie dziwny typ, który ma nick Obserwator Podłoga 01 i dołącza do mnie w każdej możliwej grze, nawet kiedy wyłączyłem mu taką możliwość. Prześladował mnie, obserwował, kiedy grałem na Brookhaven, ostatnio nawet hakował mój serwer, na którym grałem i na ostatnim odcinku napisał na czacie mój prawdziwy adres i powiedział, że niedługo się spotkamy. Groził mi, że zrobi ze mnie trupa. Stworzył też grę na Robloxie, w której było pełno moich trupów i ogólnie, jeżeli ktoś nie
oglądał poprzednich odcinków, to po prawej stronie u góry pojawia się wam teraz składanka z tymi filmami. Bardzo warto ją obejrzeć i sprawdzić po tym odcinku, aby wiedzieć dokładnie o co chodzi, bo dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pytałem was ostatnio, co powinienem zrobić i praktycznie każdy z was kazał mi to zgłosić na policję. Ja przez długi czas tego nie robiłem, bo się bałem, że będę miał jakieś problemy przez to i tak dalej. No bo wiecie, to jest niby tylko taka zwykła gierka, ale po tym, co się stało przedwczoraj, stwierdziłem, że nie mam innego wyjścia, jak zrobić to, co pisaliście, i zgłosiłem obserwatora na policję. I to nie taką w Brookhaven, ale taką w prawdziwym życiu, taką prawdziwą policję. W dzisiejszym odcinku pokażę wam dowody, nowe informacje i dużo więcej, więc koniecznie oglądacie ten film do końca, zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z sytuacją z obserwatorem, bo to zdecydowanie nie jest jeszcze koniec. Bo to, że zgłosiłem go na policję, to na razie jeszcze niewiele zmienia, ale do tego przejdę za chwilę. Skoro już tak mówię o tym, że zgłosiłem go na policję, to chciałbym wam pokazać dowód, że faktycznie to zrobiłem. Więc tutaj jest potwierdzenie. Jest to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, tak jak widzicie. I jak tutaj widać, to jest data 10 maja, czyli to było wczoraj. Kiedy wy to widzicie, to było wczoraj. Niestety nie było wtedy filmu na moim kanale. I to nie dlatego, że się przestraszyłem, bo tak pisał też obserwator na swoim kanale YouTube. Po prostu cały dzień spędziłem na policji i zgłaszałem to, że ten obserwator mnie prześladuje i przede wszystkim mi grozi. No bo właśnie o to tutaj chodzi. No i tutaj wam przeczytam mniej więcej o co chodzi. To jest w bardzo dużym skrócie, bo to zawiadomienie ma ogólnie dwie strony, ale myślę, że to was nie za bardzo interesuje, takie papierki i tak dalej. Więc przeczytam wam przynajmniej to. Niniejszym zawiadamiam, iż użytkownik platformy Roblox o nazwie MałpaObserwator podługa 01 popełnił przestępstwo groźby karalnej, kwalifikowane z artykułu 190 kodeksu karnego i tak dalej, w okresie 28 kwietnia 2024 roku do 10 maja 2024 roku groził i nadal grozi zgłaszającemu panu, no i tutaj moje dane, imię i nazwisko, zamieszkałem w, no tutaj mój adres zamieszkania, no to wiadomo, zamazałem to wam, dlatego żebyście po prostu nie widzieli takich rzeczy, w ten sposób, że na przykład wielokrotnie używał wobec niego słów obraźliwych, wypowiadał groźby w przedmiocie uszkodzenia ciała, no bo wiadomo, mówił, że będę trupem i tak dalej, tak jak mówię, to nie jest wszystko, to jest tylko taki malutki początek, tutaj też zamazałem jakieś rzeczy, ponieważ tam są, ogólnie to co zamazałem, to są moje dane, co nie? Tutaj jest po prostu taki dowód, że faktycznie go zgłosiłem na policję i też wiele osób, może nie wiele osób, ale parę osób zarzucało mi, że ten cały obserwator to jest ustawiony i że to wszystko to jest jakaś nieprawda, więc słuchajcie, myślę, że to idealnie po prostu pokazuje, że to jest prawdziwy problem i dlaczego w ogóle to zrobiłem? Dlaczego zgłosiłem tego obserwatora, skoro nie chciałem tego robić? Więc żeby wam ogólnie przedstawić tą historię, to musiałbym sobie wejść na jego kanał na YouTubie, który wam pokazywałem już w innych odcinkach. Żeby sobie znaleźć jego kanał na YouTubie, no to musimy wpisać obserwator podługa 01, tak jak ja tutaj, wtedy wam wyskoczy ten kanał. On właśnie wrzucił też film godzinę temu, ja go jeszcze nie oglądałem, zobaczymy to sobie też na tym filmie. I słuchajcie, na jego kanale wcześniej nie było żadnego banera, a teraz jest nowy baner, czyli jest to baner z datą 15.05.2024, czyli 15 kwietnia, znaczy 15 maja oczywiście 2024 i możecie się zastanawiać, o co chodzi z tą datą, co to w ogóle jest za data, więc słuchajcie, też ważna rzecz, ponieważ nie wiem, czy o tym wiecie, ale kiedy sobie wejdziecie na jakiś kanał na YouTubie, na telewizorze, to nie wyświetla wam się tylko ta część banera, tak jak tutaj, tylko wyświetla wam się cały baner, jakby jest większa część tego baneru. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to wam zaraz to pokażę, znaczy nie będę wchodził na telewizor i wam nagrywał tego, bo to by trwało za długo i w ogóle nie chce mi się tego robić, tak szczerze mówiąc, po prostu wam pokażę cały baner, ponieważ jest taka stronka, gdzie można pobrać baner z jakiegoś kanału na YouTubie i wtedy widać, jak to właśnie wygląda na telewizorze. Dlatego tak ten baner wygląda na telewizorze, czyli ta data 15.05.2024 to jest to, co widać na telefonie, komputerze, tablecie i wszystkich innych urządzeniach, ale na telewizorze, no to wiadomo, jest więcej ekranu, dlatego też widać cały baner. I tutaj, jeżeli wejdziemy sobie na telewizorze, na kanał tego obserwatora, to słuchajcie, widać jeszcze taki dodatkowy napis, tylko dla osób, które są na telewizorze, Ercio będzie trupem. Więc możemy się domyśleć, że właśnie w tą datę on do mnie przyjdzie i po prostu zrobi mi krzywdę, tak jak to też właśnie pisał. A poza tym, oprócz tego, że na banerze było to napisane, to on też, słuchajcie, chyba 9 marca, tak, 9 marca do mnie napisał, znaczy 9 maja, przepraszam, mylę się, 9 maja do mnie napisał, 15 maja wieczorem się widzimy. No więc ja już wtedy, słuchajcie, wiedziałem, jeszcze on wtedy wstawił ten baner, dokładnie w tym samym czasie mniej więcej. Napisał tą wiadomość i wstawił właśnie ten baner na swój kanał z tą datą 15 maja, tam napisał, że ja będę trupem, a tutaj mi napisał, że się widzimy, więc no, ewidentnie sugeruje, że po prostu chce mi zrobić krzywdę, co nie? Ja mu wtedy z niecałe 10 minut później odpisałem, porozmawiajmy za chwilę, poczekaj 20 minut, proszę. On wtedy napisał, czekam. A ja, słuchajcie, już mu nie odpisałem. Obiecałem mu, że odpiszę, a nie odpisałem. A dlaczego to zrobiłem? Ponieważ już wtedy wiedziałem, że jutro jadę to zgłaszać na policję. Już wtedy miałem tą świadomość, wiedziałem, że ja to będę zgłaszał. No i stwierdziłem, że ja się już z nim, słuchajcie, cackał nie będę, tylko go oszukam i poczekam do jutra. Napiszę, że tam porozmawiamy później, a tak naprawdę to, słuchajcie, jutro to już zgłoszę, co nie? No i on 10 maja do mnie napisał, masz przechlapane, 15 maja z tą skończę. I to było w momencie, kiedy ja byłem, słuchajcie, na policji i to ogólnie zgłaszałem. Więc
wtedy się strasznie przestraszyłem, naprawdę. Dlatego, że nie wiedziałem, czy mam przechlapane przez to, że ja mu wtedy nie odpisałem i oszukałem go, czy przez to, że on wie, że ja, słuchajcie, to zgłosiłem na policję, co nie? Dlatego się mega przestraszyłem, nie wiedziałem, co mam robić. W ogóle ten obserwator jest cały czas aktywny, 9 minut temu był aktywny, chociaż ja wstawiłem na swój kanał na YouTubie, na społeczność, słuchajcie, taki pościg właśnie, gdzie zapowiedziałem wam mniej więcej, co będzie na filmie. Właśnie powiedziałem, że to zgłosiłem na policję i od tego czasu on do mnie nie dołącza. Jest praktycznie cały czas aktywny, ale nie dołączył do mnie ani razu do gry, więc jest to bardzo dziwne, bo dołączał do mnie praktycznie cały czas, więc całkiem możliwe, że widział właśnie tego posta i się przestraszył, ale nie wiem. Chociaż po publikacji tego posta, kiedy go właśnie wrzuciłem, to on jeszcze wrzucił film na swój kanał, gdzie właśnie, no ten film godzinę temu jest ogólnie wstawiony. Ten, którego jeszcze nie oglądałem, a będę go oglądał teraz za chwilę na filmie. No tak więc nie wiem, czy się przestraszył, czy się jednak nie przestraszył. Za chwilę zobaczymy też, co jest na tym filmie, bo nie mam pojęcia. Więc w sumie to możemy go sprawdzić. Film się nazywa 15 maja 2024, no czyli jest to po prostu ta data, o której mówimy cały czas. Wow, poczekajcie, bo tutaj już są jakieś szepty. Dobra, wy to powinniście słyszeć mniej więcej normalnie. Dobra, więc słuchajcie, włączamy to. Ja tego nie oglądałem jeszcze. Ercio będzie trupem 15 maja. Jezus Maria. Dobra, to było straszne. Pierwsze zdanie w tym filmie już było straszne. Czy wy to słyszeliście? Jest tutaj też mój obrazek i jakieś dziwne tło. Ale jest mój obrazek, gdzie ktoś do mnie trzyma broń i tutaj ja siedzę jakiś spłakany. Ale to jest ogólnie obrazek z mojej miniaturki, tylko troszeczkę zmieniony, bo tutaj jest dodany jeszcze, no wiadomo, ketchup, co nie? Chyba wiadomo, o co chodzi. Dobra, klikamy, słuchajcie, i oglądamy ten film do końca teraz. Nie, postaram się nie przerywać, chyba że będzie coś naprawdę bardzo strasznego. Dobra, włączamy. Ercio będzie trupem 15 maja. Załatwię go i to będzie koniec Ercia. Ercio przestał nagrywać, bo się boi, że go odwiedzę. No właśnie, też tak słyszałem, że on tak powiedział właśnie, ale jest to nieprawda, nie wrzuciłem filmu 10 maja, czyli wczoraj, dlatego że właśnie nie miałem czasu, bo zgłaszałem to i cały dzień tak naprawdę byłem poza domem. Jak to zrobię? Czekajcie, odwiedzę. Ale co zrobi, jeszcze raz. Przestał nagrywać, bo się boi, że go odwiedzę. Aha. I tak to zrobię. Okej. Zniszczę go. Okej, to już są bardzo mocne groźby i wydaje mi się, że to też powinienem zgłosić, ale oglądajmy dalej. Nikt i nic nie uratuje go przede mną. Przejmę jego kanały Jezu. I je usunę. Jezu. To wszystko wydarzy się 15 maja. Nie mogę się doczekać, wiesz? A ty też... Ej, dobra, ten głos w ogóle jest bardzo straszny. Przepraszam, że tak mówię, ale się strasznie zestresowałem, bo ten film jest naprawdę przerażający. W sensie, może nie sam ten film, ale ten głos jest bardzo przerażający. I też nie wiem, czy to jest prawdziwy głos obserwatora. I on faktycznie ujawnił swój głos, czy o co tutaj chodzi? Obejrzyjmy sobie dalej. Czekasz na to. Koniec się zbliża. Obserwuję cię. Bardzo to jest tajemnicze. Dobra, jeszcze raz obejrzę ten film. Ercio będzie trupem 15 maja. Nie, no on chyba wie, w ogóle widzowie nie wie, że ja go zgłosiłem na policję, więc jestem bardzo ciekawy, jak się sytuacja zmieni po tym filmie. Kiedy ja go wrzucę, to jestem ciekawy, no bo pamiętajcie też, że ja to na razie tylko zgłosiłem, a policja nad tym pracuje. Oni nawet nie wiedzą, kto to jest ten obserwator. Oni się muszą dowiedzieć dopiero, kto to jest, znaleźć go i no to troszeczkę potrwa po prostu, więc problem jeszcze nie jest rozwiązany, co nie? Ogólnie mają czas do 15 maja, bo wtedy podobno ma przyjść ten obserwator do mnie i mi coś zrobić, także no już wiadomo co, ale nie będę tego mówił, bo aż ciarki mnie przechodzą, kiedy to słyszę, a jeszcze kiedy to mówię, to już w ogóle. Teraz po prostu muszę błagać i czekać, żeby oni zdążyli go znaleźć, zanim on ma przyjść do mojego domu, co nie? Najgorsze jest to, że on faktycznie zna mój adres i ja to wiem, że on zna mój adres. To jest najgorsze, bo on sobie tak, wiecie, mógłby pisać, ale jakbym wiedział, że on nie zna mojego adresu, no to wtedy bym się nawet nie przejmował. Ale skoro on zna mój adres, no to coś tutaj jest ewidentnie nie tak. No ja jeszcze wcale nie czuję ulgi, bo sprawa jeszcze nie jest rozwiązana. Ten obserwator cały czas jest na wolności, cały czas sobie tutaj... No policja dalej nie wie, kim on po prostu jest, a więc no wcale sytuacja nie jest rozwiązana. Więc też informacja, obserwatorzy, jeżeli oglądasz ten odcinek, a pewnie właśnie oglądasz, to żarty się ogólnie skończyły i jeśli nie chcesz mieć problemów z policją, to lepiej usuń mnie ze znajomych i po prostu napisz, że już więcej tego nie będziesz robić. Wtedy ja będę wiedział, że już przestałeś i nie chcesz tego robić już. Nawet już nie musisz przepraszać, bo już to i tak nic nie zmieni. Naprawdę bardzo, bardzo słabo się czuję przez ciebie. Wtedy to ja nawet mogę odpuścić tą sprawę chyba. Nie wiem, napiszcie widzowie w komentarzu, czy jeśli on się, jeżeli on powie, że już nie będzie i tak dalej, to czy ja mam odpuścić mu to, czy jednak mam mu robić jakieś problemy, bo ja raczej nie chcę mu robić żadnych problemów, wiecie o co chodzi. Ja taki nie jestem, żeby robić problemy, ale posłucham się was, więc dajcie znać w komentarzach, czy raczej powinienem to dalej ciągnąć, jeżeli coś, czy raczej, słuchajcie, mu odpuścić. No zobaczymy też, jak się ta sytuacja rozwinie. Dajcie znać w komentarzach i... Aha, właśnie, bo też 4 dni temu pisaliście w komentarzach, no mniej więcej 4 dni temu, że on na gierce dodał jakieś
jakąś nową rzecz, słuchajcie, której ja wcześniej nie widziałem, której ja nie pokazywałem. Dlatego też wejdziemy sobie do jego gierki, bo ten obserwator ma gierkę, jeżeli ktoś nie wie. No, jeśli ktoś by chciał ogólnie znaleźć jego profil, no to on się nazywa Obserwator Podłoga 01 na Robloxie. No i tak go możecie znaleźć właśnie. I ma tylko znajomych mnie i tylko mnie obserwuje. Widzicie, on też ma w ogóle jakieś odznaki różne z gierek jakiś. To dlatego, że on cały czas do mnie dołącza. Do każdej gierki, co ja wchodzę, to on do mnie dołącza. Tak więc, no tak to wygląda. No i on tutaj ma tą gierkę Obserwator 01 Place. No i możemy sobie do niej wejść, bo podobno, słuchajcie, tutaj coś jest. Podobno jest tutaj jakaś rzecz, której wcześniej nie było. Ona została podobno dodana. Tak więc, no zobaczymy sobie. O, widzę, że tutaj jacyś ludzie są na tej gierce cały czas. Cały czas praktycznie w to gracie. No i wiecie, jakichś sekretów szukacie i tak dalej. Dobra, rzeczą, która została dodana, jest to właśnie, słuchajcie, ta rzecz. Możecie tutaj zauważyć obserwatora, który... Ja wiszę ogólnie na linie, tutaj jestem za nogi, do góry nogami jestem tutaj powieszony. No i obserwator mnie chce wepchnąć do kominka, ewidentnie tak to wygląda. Ej, Jezu, aj się przestraszyłem. Obserwator podłoga 02, dobra, się przestraszyłem, że to jest prawdziwy obserwator, bo ma takiego samego skina. No widzicie, to jest niby taki zwykły skin w grze, ale jednak ja się już go boję, co nie? Bo jednak już mam taki uraz i... No widzicie, to jest nawet mój fan, pisze siema, Ercio siema, a tutaj ja myślałem, że to jest prawdziwy obserwator, więc jednak już słuchajcie, mam taki stres, widzę, że są tutaj widzowie, bardzo się cieszę też, że mnie wspieracie, bo to jest naprawdę bardzo ważne, bardzo się cieszę, że jesteście i po prostu bardzo wam dziękuję, tak więc to zostało dodane na tej gierce, z tego co wiem, to jest to jedyna rzecz, która została dodana, więcej nic nie ma, po prostu to, tego wam wcześniej nie pokazywałem, tego też nie widziałem, ogólnie na tej całej mapce, no jest pełno jakichś moich trupów i tak dalej, tak więc no. Przecież on na kanale YouTube dał jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, 3 dni temu w ogóle, nie pokazywałem wam tego, 3 dni temu stawił na społeczność, czy mam pokazać adres Ercia i dał uśmieszek, wy w komentarzach pisaliście, no tak, tak, daj, daj, ja chcę poznać adres, zawsze o tym marzyłem, więc no, to trochę niefajnie akurat. No nie, no dobra, nie dziwię się, wiadomo, jakby ktoś chciał poznać adres jakiegoś youtubera, którego w miarę lubicie, no to też raczej chciałbym poznać, to nie tak z czystej ciekawości. Ale potem on napisał, nie pokażę adresu Ercia, sam się go pozbędę, koniec jest coraz bliżej. Więc to był bardzo dziwny post. Tak więc nie wiem, co ja mam o tym myśleć i na tym chyba zakończymy ten odcinek. Żegnam się z wami razem z widzami. No i mam nadzieję, że słuchajcie, nic mi się nie stanie. Oczywiście będę na bieżąco informował. Też na moim Instagramie ostatnio jestem często aktywny, więc tam też możecie sobie, słuchajcie, wbić. Link jest w opisie. Ercio Podłoga Oficjal to jest nazwa. Tam czasami, słuchajcie, są jakieś rzeczy z moją twarzą i tak dalej. Możecie poznać moją twarz. No, ogólnie też warto wbijać na Instagrama. Tam też, słuchajcie, daję jakieś znaki życia. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do jutra, do następnego odcinka, który, no, raczej już będzie. Tak więc dziękuję i pa, pa!